Jest ryba i nie ma ryby. Beautiful life, beautiful. Co tam, milordy? Dzień dobry, pozdrawiamy kolejnego pięknego dnia na wyspie Flores. Wita nas dzień takimi śniadaniami. I kawusią. Kawa z tutejszych pól. Kawa z tutejszych plantacji, z tutejszych pól, no bajka. Więc jemy i widzimy się już na skuterze. My już ruszamy w dalszą drogę, ale jeszcze przed tym zobaczcie, co nas obudziło. No więc jak widzieliście, no tak tutaj nasz gospodarz pięknie gra. Johannes jest niesamowity po prostu, razem z żoną Rosik, o którą, tak jak wam opowiadaliśmy, musiał się dużo starać, wykosztować. No po prostu prowadzą niesamowity pensjonacik. Dokładnie. Dwa pokoje, fenomenalne. Patrzcie, Angie Lodge tu się nazywa. I naprawdę wspaniałe warunki, wspaniali ludzie, więc jeżeli tylko będziecie na Flores, wpadnijcie do Johannesa. Do Johannesa w miasteczku Moni, w przecudnym miasteczku Moni. Więc, o! Hello! Więc my ruszamy w drogę. Czas na pogadankę. Dzisiaj, jak widzicie, mało nagrywamy z drogi, no bo mamy bardzo mało pamięci na naszej karcie do GoPro, a jednak no nie spotykamy tutaj innych turystów, żeby sobie przegrać, skorzystać z ich laptopa i przegrać na dysk. A teraz jesteśmy, no nie wiem, poznajecie ten widok? Byliśmy tutaj, jak jechaliśmy do Moni, a teraz już jesteśmy z powrotem. I zgadnijcie, co się szykuje. Już wam pokazujemy? Więc właśnie taką rybę, takiego tuńczyka pani nam teraz grilluje. Dokładnie tak, będziemy mieć świeżutką rybę. Też widzieliśmy, jak tutaj łowią panowie. Też nam pokazała, miała kilka tych ryb w lodzie schowanych w cieniu. Świeżutkich. No i za taką ogromną rybę, widzieliście ją. Pani policzyła 150 tysięcy. Około 30 zł. 30 zł. No. 30 parę złotych. Z tym, że to jest wiadomo, ogromna porcja dla dwóch osób z ryżem, warzywami. Więc czekamy, ale co jeszcze? Kogo spotkaliśmy po drodze teraz, jak jechaliśmy? Naszego dziadka. Tak. Czyli tego dziadka, którego poznaliśmy na rejsie, jak byliśmy na Komodo, tą łajbą płynęliśmy. No to właśnie jego tam poznaliśmy, spędziliśmy razem dwa dni na łódce, a teraz go spotkaliśmy w drodze. Dokładnie tak. No i wiecie co, też właśnie się go zapytaliśmy, bo on chciał wypożyczyć skuter od tego samego gościa, co my, co nas wyrolował. I pytaliśmy się go, czy od niego wziął ten skuter w końcu. On mówi, że nie, że dwa dni czekał na skuter, bo ten, który on chciał mu go wypożyczyć, nie miał zepsute hamulce, miał zepsute światła z tyłu. Niby coś tam starali się powymieniać, ale koniec końców nie udało się tego wymienić i musiał też szukać gdzie indziej. Więc dobra, my czekamy i no tutaj się czujemy troszkę jak w raju, no. Tak. Zobaczcie. A co jeszcze? No dzień dobry, kurki! Co tam, koguciki? Uciekacie? A, nie są takie, nie lubią tak pozować do zdjęć.
No, kolka jednak jest wszędzie. No i jak nie pijemy w domu jej normalnie, tak tutaj, no na pewno troszkę pomaga rozprawić się z różnymi kłopotami żołądkowymi. No i jest dobra tak, schłodzona. Ta-dam! I jest! Już wam pokazujemy coś mega pięknego i chyba pysznego. I Sosi. Więc zobaczcie, damy radę? Na kilka godzin damy radę. I bierzemy się za rybę. Jest ryba? I nie ma ryby. Znaczy chcielibyśmy powiedzieć, że nie ma ryby, ale trochę zostało, no bo nie jesteśmy w stanie. Justyny też nie ma. Ale za to jest. Już. Jest, kurczę. Najlepsza. No, najlepsza. Ever. Ale taka porcja to dla czterech osób to świat. A my staraliśmy się zjeść ile możemy. I tak nie dojedliśmy warzyw. No i została tak 1/3 tej ryby. No i ale ja wszystko pasuję. Tutaj było dobre. Nawet te warzywa, ta zielenina taka, nie? To się wydaje, że no jak to może być dobre. A takie, tak fajnie przyprawione. Delikatnie ostre, z czosneczkiem. No naprawdę. My chwilkę tu musimy poleżeć, bo... Ech, życie. Tak to jest, człowiek nic nie je, je jakiś po prostu tylko ryż z ryżem, no. I nadchodzi czas, że widzi rybę, to żołądek skurczony. No. I opuszczamy to nasze piękne miejsce, przyszedł czas na dalszą jazdę. Posiedzieliśmy tu chyba, no nie wiem, 2 godziny? No, chyba tak. No, ale chyba rozumiecie, no ten widok za nami to... No piękne, piękne. Jest przepięknie i jedziemy dalej jeszcze piękniejszą trasą. Kończymy, dotarliśmy już do Badżawy. Śpimy w tym samym miejscu co ostatnio. Ale mamy ciepłą wodę. Wzięliśmy sobie bardziej odpicowany pokój. W sumie. Jest tańszy. Jest tańszy. Bo jest jednoosobowy. Ale łóżko ma takie 1,5. No. Na 1,5 osoby. Ale ma ciepłą wodę, więc się cieszymy. Tak. No i co? No i troszkę mamy trochę problem, powiemy wam, bo nie kupiliśmy sobie lotu powrotnego do Dżakarty na Jawę. A mamy stamtąd lot do Los Angeles. No i nie możemy go teraz kupić, bo nie akceptują naszych kart kredytowych indonezyjskie linie lotnicze. No, ale jutro coś rozkminimy, a teraz idziemy spać, bo już tak... Padamy. Padamy. To... Jednak jazda męczy bardzo, nie? No, bo to jest jednak... takie ciekawe, bardzo męczy. Trzymajcie się i do jutra. Do jutra? Chociaż nie wiem, czy jutro będziemy. Tak. Właśnie, no bo też nie możemy, widzicie, całe życie pod górkę. Bo nie możemy jak zgrać, wiecie, nie? No zapchaną już mamy pamięć, a ciężko to znaleźć laptopa. No nie wiem, rano będziemy pytać ludzi i może jakąś kafejkę internetową. Czy... Dobra, do jutra. Trzymajcie do jutra. Się.